Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na filmik, który jest relacją z wyjazdu na Cypr. Dzisiaj o miejscowości Hagia Napa. Zaczynamy sobie od krótkiego rzutu okiem na nasz pokój w hotelu. Pokój może nie był dosyć gustownie urządzony, ale był bardzo czysty, a wszystko wynagradzał nam piękny widok z okna. Zazwyczaj wybieramy się, żeby zobaczyć, jak wygląda okolica. Wybraliśmy się więc na spacer po miejscowości Hagia Napa i tak skończyliśmy w porcie. Okienko w skale, które się nazywa Okno Zakochanych, i tam też jest obok Low Bridge, czyli Most Zakochanych. Myśleliśmy, że dojdziemy tam dzisiaj, ale nie, jednak nie rezygnujemy, bo tam jest warto iść w momencie, kiedy słońce pada prosto z góry i będzie ładna lazurowa woda. Chociaż możecie sobie zobaczyć tu, że i tak teraz nawet przy wychodzącym słońcu jest bardzo ładna. Patrzcie, jaka tu jest czysta woda. I w ogóle tu jesteśmy teraz w porcie. Słoneczko, jest godzina chyba, która jest? 16, nie? Nie, 17. Już 18, o matko, masakra. Długo nam to zajęło. Słoneczko sobie świeci. A my jesteśmy. Dobracie, Pedro, pochwi. Tam jest jak w wiosce Filipsonu. Czekamy na autobus. Tak wygląda rozkład. Tak, jak zwykle oczywiście rozkładu nie ma, a gdyby nawet rozkład był, to byłaby godzina wyjazdu z pierwszej stacji, a nie zatrzymania się na tym przystanku, więc autobus przyjedzie, kiedy przyjedzie. Ale jak nawet godzina z pierwszej stacji, i tak jest jakąś informacją. Tutaj informacji nie ma. Cześć kochani, witam Was. Dzisiaj jest nasz drugi dzień wycieczki na Cypr i wybieramy się rejsem łodzią. Będziemy sobie jechać wzdłuż wybrzeża Hagia Napa. Będziemy widzieć różne skały, zatoczki, odwiedzimy Blue Lagoon, pojedziemy też do takiego miasta Famagusta, które w 1974 zostało przejęte przez Turków i jest opuszczonym miastem. Zobaczymy, jak to teraz wygląda z wody, bo nie możemy wpłynąć na tamte wody. To jest teren turecki, a my jesteśmy w Grecji. No i co? Mam nadzieję, że wycieczka nam się uda i zapraszam Was na piękne widoki.
jesteśmy sobie przy Connors Beach. Mamy przystanek na pływanko i jesteśmy w ciepłej wodzie. I jest fajnie. Ale widzę, to jest takie ocenie. Takie niebiesko. Króleńska woda. Jesteśmy na pierwszym statku. Tam widzicie w tle Connors Beach. Ja już jestem po pływaniu. Pływaliśmy w takiej pięknej, niebieskiej wodzie. Powiem wam, że no super, super, bardzo mi się podoba. Cukr mi się podoba, wycieczka mi się podoba. Takie wakacje. Cypru. Płyniemy w stronę miasteczka Famagusta i pomyślałam sobie, że szybko wam troszeczkę powiem, o co chodzi z tym miastem. Otóż, jak pewno większość z was wie, Cypr dzieli się na północny i południowy. Północny jest pokładaniem Turków, południowy jest Cyprem greckim. I w 1974 była najazd Turków. I w tym momencie tak naprawdę Grecja została podzielona i Famagusta to było jedno z największych miast turystycznych i to były bardzo duże kurorty, właśnie takie są duże hotele, duże plaż i tamto miasto było takim po prostu centrum turystycznym. No i tak naprawdę zostało opustoszałe i w tej chwili jest pod władzą turecką i ono nie zostało zasiedlone ponownie i jest takim miastem duchu. I tam się podpływa statkiem i można zobaczyć po prostu pomieszczające budynki, które tam są. No to tyle z historii. Zobaczymy, co będziemy w stanie zobaczyć z tego statku. Way over there in the distance, right past Protaras, you can just see a dark outline of some buildings. Now this is the ghost town of Famagusta. Wpadliśmy sobie zjeść coś i tam mogliśmy taką paterę mezę rybnych dla dwóch osób. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Więc mamy tutaj krewetki, mamy kalmary, mamy małe ośmiorniczki, mamy też cztery małże, jest jakaś rybka. A wcześniej dostaliśmy zestaw sosików i chlebek. I w sumie ta batera przyszła tak szybko, że nawet nie zdążyliśmy zjeść tych przystawek. A jeszcze tutaj Marek pokazuje, że tak, zamówiliśmy sobie piwko. Piwko jest w większej butelce, takiej 0,63 ml. Wygląda na jedzony kotak. Thank you.
już jestem wyszykowana na dzisiejszy wieczór. Wybieramy się do Wesołego Miasteczka i zobaczyć sobie, jak wygląda Aja Napa wieczorną porą. Zobaczymy, czy będzie dużo ludzi, czy mało. A tymczasem zobaczcie sobie, jaki mamy ładny widok z naszego pokoju o tej godzinie. Koniec naszego filmiku pokażemy Wam troszeczkę, jak wyglądała okolica naszego hotelu. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wyglądał basen przyhotelowy. Na basenie lubiliśmy sobie odpoczywać po każdej wycieczce i spędzaliśmy tam około godzinę, dwie przed kolacją.
przy hotelu znajdowała się także bardzo ładna plaża. Spędziliśmy tam chyba 2 albo 3 dni. Było naprawdę bardzo przyjemnie. Woda pięknego koloru, no i do tego bardzo ciepła. No i moi kochani, to już by było wszystko, co przygotowałam na dzisiaj dla Was w tym filmie. Zapraszam Was na drugą część, w której będziemy opowiadać i pokazywać, jak spędziliśmy czas w Larnace oraz w Limassol. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, to zapraszam Was bardzo serdecznie do polubienia mojego kanału i do zasubskrybowania. Do zobaczenia w następnych filmach!